Witam Was, moi drodzy, w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. Dzisiaj co prawda zaczynam z drugiej strony, bo nie jestem jeszcze ani ubrana, ani umalowana, mimo dość późnej już pory, ale wstałam dzisiaj dosyć wcześnie, zrobiłam mnóstwo rzeczy jeszcze przede mną dzisiaj do zrobienia. Jutro wyjeżdżam na chwilę do moich rodziców, a później coś niesamowitego, ale o tym opowiem Wam później. Tymczasem, słuchajcie, uciekam się malować i odzywam się do Was już po drugiej stronie. Słyszycie, ale James Arthur, tak się chyba nazywa, śpiewa. Uwielbiam tą piosenkę, Impossible. Ale słuchajcie, nieważne. Moi drodzy, zrobiłam sobie dzisiaj taki bardzo delikatny makijaż. Użyłam dzisiaj błyszczyku ze Smashboxa O Plump. To jest błyszczyk, który dostałam w prezencie. Jest to błyszczyk ekstremalnie mocno mrowiący usta, ale bez takiego efektu mrożenia. I to, co jest ogromną zaletą tego błyszczyku, to to, że on na początku jest transparentny, a dopiero później daje taki bardzo delikatny, różowy kolor. I to, co zauważyłam w produktach, które mają optycznie nam powiększać usta, to może te usta nie wyglądają na znacznie większe, ale przynajmniej u mnie to wygląda w ten sposób, że wyrównuje się koloryt ust zarówno na środku, jak i na krawędziach, a u mnie akurat te krawędzie są znacznie jaśniejsze od całych ust, więc stąd też optycznie one wyglądają na większe. I słuchajcie, plany są takie, że za chwilę wyciągam pranie z pralki. Dzisiaj nie wkładam tego prania do suszarki bębnowej, tylko klasycznie powieszę je na suszarce i wystawię suszarkę na trawnik, bo dzisiaj jest przepiękna słoneczna pogoda, więc niech sobie pranie naturalnie schnie i pomyślałam sobie, że też wykorzystam dzisiejszy dzień i dam słońcu musnąć delikatnie moje ręce i dekolt, bo jestem już po prostu tak biała, że już nie mogę na tą moją skórę białą patrzeć, mimo tego, że używam samoopalacza, ale to jest nie to samo, co naturalna opalenizna. I chciałam Wam powiedzieć, że za chwilę zabieram się za sprzątnięcie pokoju, do którego wrzuciłam wczoraj wszystkie rzeczy, które pokazałam Wam w holu, który jest już dziś na moim kanale. Sprzątam również ten pierdzielnik, który jest za mną na toaletce i później się do Was odzywam. Łączę się z Wami, moi drodzy, na chwilę z kuchni, chociaż na razie nie będzie niczego kulinarnego. Chciałabym Wam pokazać trzy gazety, które kupiłam ostatnio, będą w Słupsku, w Empiku. Szczególnie jedną chciałabym Wam polecić, bo teraz, kiedy będziecie oglądać tego vloga, myślę, że spokojnie jeszcze te gazety w swoich kioskach znajdziecie. I pierwsza gazeta, którą chciałabym Wam pokazać, to jest gazeta, która jest przeze mnie kupowana tylko wtedy, kiedy są w niej jakieś kosmetyczne dodatki. I tym razem też tak było. Kosztowała jedyne 9,90, a mowa tu o magazynie Zwierciadło, na okładce którego mamy Beyoncé. I za cenę 9,99 mamy gazetę oraz dwa pełnowymiarowe produkty z firmy Vianek. I to jest płyn micelarny, tonik 2 w 1 do każdego rodzaju cery z ekstraktem z nagietka. Jest to płyn micelarny odżywczy oraz odżywczy krem do rąk z ekstraktem z chmielu, również Vianek. Wiem, że ta gazeta występowała również w innym wariancie z tymi kosmetykami z Vianka, chyba w takiej wersji niebieskiej. Natomiast ja niestety dostałam tylko tą wersję i powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy zacznę używać tego płynu micelarnego. Kremu do rąk trochę rzadziej może będę używać, bo wiecie, że ja nie za bardzo się z kremami do rąk lubię, natomiast chciałam Wam powiedzieć, że odkąd zarówno Vianek, Biolaven i Sylveco włączyłam do mojej pielęgnacji, to jestem naprawdę tymi kosmetykami oczarowana i nie byłabym sobą, gdybym tej gazety z tymi dwoma pełnowymiarowymi kosmetykami nie kupiła, więc szukajcie Zwierciadła z Viankiem za jedyne 9,99. Myślę, że na pewno nie będziecie żałować, tym bardziej, że w gazecie Zwierciadło na pewno jeszcze jakieś ciekawe treści do poczytania znajdziecie. I jeśli chodzi o te treści do czytania, to kolejna gazeta to jest gazeta, którą kupuję tak naprawdę ze względu, chyba dlatego, że bardzo długo czekałam na pojawienie się jej w ogóle na polskim rynku, bo oprócz reklam i sporej ilości takich studyjnych sesji, tych treści jest bardzo mało, więc kupiłam kolejny numer polskiego wydania Vogue, ale tak naprawdę nie przeglądałam go jeszcze, więc nie chciałabym za dużo też na jego temat mówić. I druga gazeta to jest gazeta, którą kupuję od czasu do czasu. Lubię ją za kobiecość, z takim lekkim powiewem młodości. Jest to wydanie na 10 lat. InStyle majowy. Tą okładkę, raczej gazetę, zobaczyłam na Instagramie u mojej znajomej internetowej Anitki, którą serdecznie pozdrawiam. Wtedy jej napisałam, że muszę tą gazetę kupić, bo niezwykle spodobała mi się ta okładka, która jest
przynajmniej dla mnie, taką okładką, z której powiewa świeżość, kobiecość i polskość, bo oczywiście mamy tutaj Polki. Okładka wygląda na bardzo naturalną, co bardzo mi się podoba i ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że te panie korzystają z medycyny estetycznej, natomiast jakby absolutnie mi to nie przeszkadza, każdy niech robi sobie co chce, natomiast sam efekt okładki jest wspaniały, taki powiedziałam świeży, kobiecy i życzyłabym sobie, żeby większość polskich magazynów miała na swoich okładkach właśnie Polki, które wyglądają właśnie tak świeżo, naturalnie, że chce się aż na to patrzeć, chociaż powiem wam szczerze, że na samym początku, kiedy zobaczyłam tą okładkę i panią Niemczycką i Cegielską, to absolutnie ich nie poznałam. Dopiero kiedy przeglądałam magazyn, zobaczyłam, że z każdą z tych pań jest wywiad, to dopiero się zorientowałam, kto to tak naprawdę jest, więc no trochę one są tutaj zmienione, albo może one już tak wyglądają, no nie wiem, może ich też dawno nie widziałam, natomiast jakby wracając cały czas do tej okładki, jestem nią oczarowana i myślę, że na pewno jakieś ciekawe treści, takie wiecie, na luźniejszy dzień, żeby się zrelaksować, na pewno w tej gazecie znajdę. Myślę, że dzisiaj chyba taki czas znajdę, dlatego że teraz zabieram się za obiad, a później wychodzę na słońce, więc do zobaczenia. Dzisiaj na obiad, słuchajcie, serwuję surówkę z kiszonej kapusty z marchewką, którą wcześniej starkowałam. Wcześniej rano również przygotowałam piecz z kurczaka z przyprawami. Za chwilę będę smażyć to na oleju kokosowym i dodatkowo będzie do tego kasza orkiszowa. Taki prosty, szybki obiad, więc zabieram się za przygotowanie. Korzystając z chwili, kiedy obiad sam się gotuje, to pomyślałam sobie, że przygotuję dzbanki Duffy. Ten zielony jedzie jutro do moich rodziców, muszę go umyć, wymienić filtr i również z tym nowym dzbankiem, który pokazywałam wam w moim ostatnim haulu, muszę też zrobić to samo, bo jak wiadomo jest nowy, więc wypadałoby go chociaż delikatnie opłukać, włożyć nowy filtr i chciałam wam pokazać taki bardzo fajny gadżet, który jest tutaj na tej pokrywce tego nowego dzbanka. Mamy tutaj wskaźnik, na którym możemy ustawić datę, kiedy właśnie nowy filtr był włożony. Oczywiście jest tutaj też możliwość pobrania aplikacji zarówno na Androida, jak i na iPhone'a, natomiast ja nie widzę potrzeby, żeby ściągać taką aplikację. Wiadomo, że będę pamiętać o wymianie takiego filtra, więc słuchajcie, zabieram się za czyszczenie tych dzbanków i z tego co widzę, to już czas chyba też nakładać obiad na talerze. Tak wygląda mój dzisiejszy obiad, bardzo szybki i prosty w wykonaniu. Jestem potwornie głodna, więc zabieram się za jedzenie. Siedząc przed domem zauważyłam, że za płotem mam takie piękne, kwitnące jabłonki czy śliwki, dzikie na pewno, więc pomyślałam sobie, że pójdę je sfotografuję, bo wyglądają przepięknie. Chociaż wam powiem szczerze, że u moich rodziców, którzy mieszkają praktycznie nad samym morzem, jeszcze tak drzewa owocowe nie kwitną jak tutaj u mnie, więc idę zobaczyć, jak fajnie wyglądają. Moi drodzy, jest już po 18, więc będę się już z wami powoli żegnać. Natomiast zanim to nastąpi, chciałabym wam opowiedzieć na temat planów na jutrzejszy dzień, bo również w dniu jutrzejszym będę dla was nagrywać vloga. I to nie będzie jakiś bardzo długi vlog, natomiast z tym vlogiem związane jest wydarzenie, w którym będę jutro uczestniczyć. Natomiast dzień jutro zacznie mi się dosyć wcześnie, dlatego że o godzinie 6 już będę w drodze do moich rodziców, skąd zabiorę mojego tatę i pojadę z nim na kontrolę. I ja wiem, że miałam dla was nagrać osobny filmik na temat tego, dlaczego tak często do moich rodziców w ostatnim czasie jeździłam. Natomiast też wspominałam wam o tym, że to było związane ze zdrowiem mojego taty, więc pomyślałam sobie, że teraz dosłownie w kilku słowach wam powiem, o co chodziło. Więc pod koniec lutego mój tata miał operację na zaćmę na jedno oko, a teraz 13 kwietnia miał operację na drugie oko, również na zaćmę. Niestety zaćma była na tyle zaawansowana, że nie mogliśmy sobie pozwolić na czekanie na te terminy dość odległe, które proponuje NFZ. Stąd też zdecydowaliśmy się na dwie operacje prywatnie. Oczy są już nowe, że tak powiem. Tata widzi rewelacyjnie, bo naprawdę ta wada była bardzo duża i ta zaćma też była taka postępująca. Stąd też było tych wyjazdów tak dużo, dlatego że trzeba było pojechać zarówno tydzień wcześniej na spotkanie z anestezjologiem, później w dniu operacji. Wiadomo, że zostawałam też tam na kilka dni po operacji i po tygodniu jest kontrola od tej operacji, więc jutro właśnie akurat
wypada ten dzień, kiedy muszę tatę zawieźć na kontrolę i później wracam od razu do siebie, słuchajcie, i przygotowuję się na wyjazd do Gdańska, gdzie będę uczestniczyć w pewnym wydarzeniu, na które czekam już od 10 lutego. Nie mogę się już na nie doczekać. Oczywiście nagram Wam vloga z tego dnia i z tego również wydarzenia, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że może nie wszystkich to wydarzenie zainteresować, natomiast dla mnie ono znaczy bardzo wiele i tak naprawdę już nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia, chociaż Wam powiem szczerze, że cały czas myślałam, już jestem z dniem jutrzejszym, więc vloga z dzisiaj zobaczycie w piątek, a vloga, którego będę dla Was nagrywać w piątek, zobaczycie w sobotę, więc trochę tych filmów w tym tygodniu dla Was miałam. Słuchajcie, mam nadzieję, że mile spędziliście ze mną czas, taki dzisiaj krótki, domowy vlog. Jeśli Wam się ten vlog spodobał, to zostawcie kciuka do góry, będzie mi również bardzo miło, jak zostawicie komentarz pod filmikiem. No i do zobaczenia jutro w kolejnym vlogu.